Twoje wejście do zawodu to jest początek stulecia, to jest pokłosie tego najgorszego w mojej ocenie okresu polskiego kina, czyli lat 90. Nie sądzisz, że twoja praca, a właściwie brak zaangażowania intensywnego w kinie wynika właśnie z tego, że ten etap polskiego kina był w jakimś sensie być może nie dla ciebie. Te wszystkie role, które mi się zdarzyły w kinie, a zdarzyły mi się trzy, takie ważne dla mnie, czyli Solange, czyli Bezmiar Sprawiedliwości i teraz Kondratiuk, to wszystko było dlatego, że reżyser mnie zobaczył i nie brał mnie w ogóle na casting. Bo Saniewski zobaczył mnie w Chopinie i we Wrocławiu na premierze Chopina powiedział: chcę tę dziewczynę. Pani Bożeno, jeszcze nie wiem kiedy i nie wiem w jakim projekcie, ale pani grała u mnie główną rolę. I zagrała się boku i za pięć Jana lat, Frycza. Tak, za pięć lat jest telefon, że ja gram główną rolę. Nie było w ogóle castingu do tej sędzi. I on widział mnie w kostiumowej Solange, tak? Nie widział mnie w jakimś dramatycznym rozdaniu współczesnej kobiety, bo grałam bardzo dramatyczną i rozdartą postać. Jak bardzo moralnie jest... bardzo niejednoznaczną. To prawda, ale też partnerstwo niesamowite. Jan Frycz, który też nie możemy powiedzieć, patrząc na jego dorobek, na jego niesamowity talent, że miał szczęście do filmowców. Na miarę jego talentu, to co zrobił w kinie, to jest naprawdę kropla. Prawda? Jeżeli to w ogóle można liczyć, jakoś ważyć. Mam mnóstwo takich aktorów do wyliczenia. Na przykład Krzysiek Globisz też był po prostu wielkim aktorem filmowym. Ja znaczy tutaj, ja widzę ten okres polskiego kina jako winowajcę. I on też dla mnie uważam, tak? Że to jest okres kina. Że sposób zobacz, Jan Frycz dzisiaj zaproszony przez młodych twórców do serialu Ślepnąc od świateł jest na językach wszystkich ludzi. Gdzie byli ci, którzy decydują o obsadzie przez wcześniejsze dekady wręcz? Mam taki rodzaj pretensji jakiś, bo bardzo to, co widziałam, jeśli chodzi o Jana Frycza w kinie, to zawsze wywołuje w człowieku apetyt, prawda? I też w pracy jest bardzo partnerem zaskakującym. Więc opowiedz o tej pracy przy Bezmiarze Sprawiedliwości. Dzisiaj twoje zeznania na temat Jana Frycza, wydaje mi się, są w cenie. Wszyscy są jego spragnieni i są nim zainteresowani. Mówię też o młodych widzach. No, Jan Frycz jest partnerem, który wymaga bardzo dużo na planie. On nie znosi takiego robienia żyćka, stąd się uczy tekstu. Jak jest w scenariuszu zdanie zakończone tak, a nie inaczej, to ma tak to zdanie paść. On nie lubi, jak ktoś dodaje sobie jakby, albo jakieś takie spójniki, które mają mu... Niechlujstwa językowego. On mówi, czy tam było napisane jakby do mnie, albo czy tam było ale? Ja mówię, nie, ale tak mi się powiedziało. No ale właśnie tak ci się powiedziało. Tam nie było ale, zagraj to bez ale. Bo nie było napisane to, ale to znaczy, że masz zagrać to bez ale. I to nie chodzi o to, że on jest detalistą. Ale wiesz co, on mnie tego nauczył do końca życia. My sobie bardzo często wstawiamy takie, no wiesz... Współczesnostki takie. Takie, że ci to ma zmiękczyć powiedzenie czego. A powiedz na przykład, przyszłam, ale cię nie było. No wiesz, przyszłam, ale cię nie było, no wiesz... Mówię, po co ty no wiesz, po co? Powiedz, przyszłam, ale cię nie było. I powiedz to tak, żeby było to, no wiesz, czy co chcesz, zagraj to, ale powiedz, przyszłam, ale cię nie było. I to mi się strasznie podobało, że on mi tego, on mi powiedział, że nie znosi, jak sobie aktor ułatwia. I taki jest Frycz, nie ułatwia sobie. On wręcz mógłby sobie czasem ułatwić już, a on jest zawsze od nowa, wydaje mi się, w pracy. No ja grałam z nim lata temu i tylko raz, ale wiem, że on już był bardzo doświadczonym aktorem a w pracy był tak, jakby pierwszy film robił. I to jest ta jego świeżość i taka porywczość i takie wyszarpywanie tego tekstu cały czas. Od reżysera wymaganie to jest takie coś, co ja uwielbiam w pracy. I mam to szczęście, że mi się tacy partnerzy trafiają, bo taki też jest Więckiewicz, który grał teraz tego, też trudny kaliber, trudny pacjent, jak to się mówi, ale w pracy, no naprawdę, nie można sobie tak sobie usiąść i tak sobie tak mówić tylko przy Więckiewiczu. Po prostu trzeba przy nim być. No. Olgierd Łukaszewicz wypowiedział się o nim, że to bardzo ciepły partner. Coś, co może zaskakujące, oddane,
naprawdę nie ma w ogóle gwiazdożenia u Roberta. Nie ma czegoś takiego w sensie pracy, tak? Mhm. Bo może sobie tam gwiazdożyć gdzie chce i jak chce, ale w pracy jest partnerstwo, jest to, co ja bardzo szanuję. Ja w ogóle miałam takie szczęście, zobacz, bo na przykład Danusia Stenka była też moją pierwszą partnerką. I też wchodzę na plan, jest Danuta Stenka i myślałam, że co to będzie, a tutaj jest po prostu ciepła, troszkę starsza koleżanka. Mówisz teraz o pragnieniu miłości. O pragnieniu miłości. Grałam jej córkę, tak. Grałam Solange, ona gra George Sand, moją mamę. I ona, wiesz, Bożena, no to może tutaj to. Coś tam wymyśliłam z jakąś nitką, że szarpnęłam w jakiejś scenie, kłóciłyśmy się, ona coś cerowała. Ja wyszarpałam jej tę nitkę, ona bardzo dobrze, szarp mi tę nitkę, właśnie masz ją podrzeć. I takie, wiesz, takie, a nie ex katedra, teraz ja tu starsza koleżanka, ja ci powiem, jak się masz ustawić i w ogóle. Stań w ogóle z tamtej strony, bo ja lepiej wyglądam z tej. Z Piotrem Adamczykiem można by odnieść wrażenie, macie podobną jakąś temperaturę, humor może, jakiś stosunek do świata, bardzo przyjazny, zgadłam? Czy... Tak, Piotrek ma niezwykłe poczucie humoru. Bardzo, bardzo lubię słuchać, jak opowiada anegdoty. Potrafi to robić. O Jezu, bardzo, tak. No właśnie, ale tam nie chodziło o poczucie humoru. Domyślam się, że w filmie Jak pies z kotem... W którym Adamczyk nie grał, musieliście być połączeni też jakimś stosunkiem do świata, a może bardziej do śmierci. Czy to jest już za wysokie C? Właśnie chyba robiliśmy o człowieku żywym. Mhm. Robiliśmy o, tak paradoksalnie, nie robiliśmy filmu o śmierci właśnie, tylko robiliśmy o przetrzymywaniu jakby jak najdłużej tego człowieka przy życiu. Czyli o życiu. Czyli o tym, że jak jest coś takiego, jak stoimy wobec ostatecznego, to tak naprawdę zajmujemy się tym bardzo małym codziennym. Żeby tego kogoś jak najdłużej mieć przy sobie. Cieszymy się, że nastała kolejna jesień, że nastała wiosna, a on jest. Leży, ale może już bardzo źle z nim, ale jest z nami. Jakby ten film jest o takich małych ziarenkach, ale jest o życiu. Przez to, że ten film jest taki o życiu, a życie nie jest jednoznaczne, to jest właśnie taki życiowo smutno-wesoły. I to, co zapytałaś, myśmy nie obcowali ze śmiercią, broń Bóg, na tym planie. Na pewno scaliło nas to, że byliśmy zaproszeni do najintymniejszego wyznania, jakie można robić, do opowieści reżysera o samym sobie i o bardzo trudnej sytuacji w swoim życiu. I to nas na pewno tak od razu ustawiło w takiej pozycji, że musimy być rodziną, bo bez tego gramy rodzinę i bez tego jakoś tak się chyba nie uda. Nie będziemy tutaj ciągnąć, nikt nie ciągnął, nie grał swoich skrzypiec i nie ciągnął w swoją stronę. Nikt. I to jest wielkość tych wielkich aktorów, z którymi grałam. Bo każdy sobie mógł stawiać lusterko przed sobą i mówić tylko do siebie, prawda? A tak się nie zdarzyło. Ale też to jest zasługą Janusza Kondratiuka. Naturalność i nic mi tu nie grać. Proszę Państwa, ja nie zaprosiłam Państwa do grania, tylko do bycia. Janusz w ogóle, spotkanie dla mnie z Januszem, to było coś takiego, uprościć wszystko, nic nie udawać. Tak, taki jest też ten film, chociażby w obrazie, I taki jest ten film, ale też takie jest podejście Janusza. Janusz nie znosi kreowania takiej rzeczywistości, wiesz, że coś strasznie wymyślamy. On wręcz, jak jest coś takiego, że sytuacja zaczyna się drapować i pięknie jakoś podbijać, to on zrobi wszystko, żeby wszystko wróciło do parteru. Że z powrotem te draperie opadły i jakieś wołanki. A to cenna cecha bardzo. Myślę, że bardzo cenna i szczególnie uważam w aktorstwie, to się tak przydaje, że ktoś się taki zjawi w twoim życiu i powie ci... Mniej. Daj mniej. Daj mniej albo po prostu nie dawaj nic, bo jesteś taka, jaka jesteś, ja chcę cię taką, jaka jesteś. I tak wygląda mój casting na przykład. Po tych latach takiego dziwnego czasem mojego bycia w tym zawodzie, bo ja nie wiem, co ja mam jeszcze udowodnić, żeby udowodnić, że to kocham robić i że to robię. I te castingi czasem wyglądają tak kuriozalnie, że w ogóle nie wiem, czego ode mnie się oczekuje. I wtedy jestem już kompletna blokada, bo nie uważam, że aktor musi się wykazać po prostu na białej ścianie w studio, w którym nikt nic od niego nie chce, prócz tego, że ma zrobić jakieś one-man show.
to nie tędy droga. Mi to powiedział kiedyś Jerzy Antczak na samym początku mojej tak zwanej wędrówki, nie chcę używać słowa kariery, ale on mówi, ja nie robię, Boże, na normalnych castingów, bo ja uważam, że na tych castingach wychodzą naprzód ci, co potrafią od razu. Ale to jest bardzo mądry człowiek. Z każdej też. Skrzynki wyskakuje i już jestem w... Co pan chce? Chce pan to? Chce pan taką minę? Chce pan, nie wiem, cylinder? Mam cylinder. Cyrk. Po prostu cyrk. A on mówi, a bardzo często przepadają ludzie bardzo wrażliwi, bardzo skromni, a ja ich szukam. I Jerzy Antczak na przykład nie robił takiego zwykłego castingu, że stawiał kamerę i teraz człowieku pokaż mi, kim jesteś w 2 minuty, bo tak nie można pokazać. To jest wtedy popis. Wyłączy. Popis. Ja bardzo zazdroszczę kolegom, którzy potrafią robić takie popisy. Ja tego nie potrafię i wręcz działa to na mnie jak, nie jak płachta na byka, właśnie odwrotnie. A Jerzy zapraszał do siebie do domu. Robił, Jerzy Antczak, robił kawę, ciasteczka i rozmawiał. Kładł scenariusz i była rozmowa. I wpatrywał się w tego człowieka. Wcale nie musiał patrzeć okiem kamery na aktora, żeby wiedzieć, czy chce z nim pracować. Jerzy Antczak bardzo często idzie do teatru, czyli ogląda nas tam, gdzie my mamy coś do powiedzenia, bo mamy to przygotowane. Jesteśmy zawodowi tam. A nie wykonawcy cyrkowych numerów na castingu. Jerzego Bieńczyckiego obsadził do roli Bogumiła, wcale nie wstawiając mu kamerę przed nos i mówiąc, proszę coś powiedzieć. Proszę coś opowiedzieć o sobie, nie wiem, co pani jadła dzisiaj na śniadanie, proszę coś opowiedzieć, czy co pan jadł. Tylko pojechał do teatru starego zobaczyć go w spektaklu, po czym umówił się z nim w restauracji i powiedział, chciałbym, żeby pan grał Bogumiła. Na co Jerzy był tak skromnym ponad człowiekiem, ja go niestety osobiście raz tylko spotkałam. I on powiedział, ale panie Jerzy, niech się pan przypatrzy, przecież ja mam twarz jak patelnia, ja się do niczego nie nadaję. Ja w kamerze panu w ogóle nie będę grał, ja nie wyglądam. Wszyscy mówią mi na castingach, że ja nie wyglądam. A on jeszcze bardziej, jak on go tak prosił, żeby go nie obsadzał, widział Bogumiła. I tak samo Jerzy w ogóle mnie nie castingował, Antczak. Antczak mnie spotkał w Zaspie, bo mnie panie poprosiły, żebym przywiozła jakieś zdjęcia, bo będzie casting, duży casting na Solange i żeby były, żeby reżyserowi pokazać. I ja z tymi zdjęciami przybiegłam po nartach w jakimś kombinezonie, w ogóle w czapie i bez makijażu i zderzyłam się z Antczakami w drzwiach. To był 2002 rok. No i tak Antczak powiedział, Jadziu, zobacz, południowa Francja, oczy. Jadziu, to Solange jest, a Jadziu, ale Jerzy, no przecież ona w ogóle, no, nawet nie widzimy, jaką ma linię, bo ma tę kurtę, to trzeba zaprosić panią na casting. A wtedy cudownie Małgorzata Rożniatowska mówi... Pewnie powiedziała na zdjęcia próbne, na zdjęcia, tak, na zdjęcia próbne. A Małgosia Rożniatowska, która była świadkiem tego i prosiła mnie, żebym te zdjęcia przybiegła przynieść, mówi, to idźcie na wesele do Narodowego, tam zobaczycie jej linię. Rzeczywiście mówi, w weselu nawet nie tylko linię mogli zobaczyć, bo tam rąbek gorseta odpinał mi poeta, więc oni tak zostali posadzeni, żeby wszystko widzieli, bo Solange miała mieć tam scenę w rzece, oni chcieli widzieć wszystko, co Solange posiada. Także taki to był casting, no. Ale dlaczego tak nawiązałam do tych właśnie dawnego rodzaju już poszukiwania aktorów, bo właśnie po tych latach jakiegoś takiego, co potrafisz na castingach tego typu, że jest rzucanie ściana. Rzucanie pereł przed wieprze, tak. Mogę to brutalnie określić. Nagle spotykam Kondratiuka i też nic nie muszę, po prostu zaśpiewałam pioseneczkę po Łemkowsku, którą kiedyś ścinyciłam i on... Wzruszyłaś mnie nawet nudząc tę piosenkę w Gdyni. I ja tak wzruszałam właśnie Janusza i on nie chciał, nie musiałam nic, wiesz, podskakiwać ani nic robić. I właśnie tak sobie pomyślałam, Boże, jakie mam szczęście, że mi się od czasu do czasu trafia taki właśnie reżyser, który daje mi być sobą. Daje mi być tak trochę w środku właśnie, nie muszę tak wszystkiego od razu na tacy wykładać. Że on to jakby po zamówieniem widzi. To jak bardzo poza kwestiami ważnymi dla ludzi znających środowisko filmowe, znających historię obu reżyserów, o których film wasz opowiada, jak bardzo jest to film o rodzinie. I teraz jadąc do Stanów, przypuszczam, wywodzisz taką refleksję, że... Tak, to było przede wszystkim moje główne pytanie, które będę zadawać obcokrajowcom, którzy w ogóle nie mają kontekstu rodziny słynnych reżyserów, nie znają Igi Cembrzyńskiej,
I to był taki właśnie pierwszy trop do badania, bo ja robię sobie trochę takie badania na temat tego filmu. I rzeczywiście dużo bardzo wzruszających historii usłyszałam od ludzi kompletnie niezwiązanych z kinem, z twórczością Kondratiuków, kompletnie ich nieznających. Mm-hmm. Na przykład właśnie na Camera Image miałam przemiłe spotkanie z chłopakiem z Indii, który mi wypłakał historię swojej babci, którą się zajmował do końca jej życia, którą kochał nadzwyczaj. Byłam trochę w szoku, bo byłam na zupełnie innym evencie, gdzie królami byli operatorzy światowi największej klasy, Chris Dolly, Ed Lachman, Kritschmann. Ja tam byłam, nie o tobie jest nie ta piosenka. Ta piosenka, ale dzień wcześniej był pokaz w konkursie naszego filmu. On był na tym pokazie, był na Q&A ze mną i z Igą Cembrzyńską. Mm-hmm. I on bardzo przeżył ten film. I właśnie to są takie najfajniejsze ziarenka dla Janusza Kondratiuka, któremu przekazuje, że młodzi ludzie są zainteresowani tym filmem, młodzi ludzie zajmują się babciami i dziadkami swoimi. Że nie jest tak, jak niektórzy uważają, że jest taka totalna znieczulica, że młodzi już mają tylko smartfona i tylko paluszkami szukają czegoś w internecie. To nie jest tak do końca. I to też poczułam, będąc w Ameryce. W Los Angeles jakiś młody aktor, też amerykański, w ogóle nie związany z naszym show biznesem. Tak samo bardzo przeżył ten film. Ten film w ogóle bardzo podobał się za granicą. Pochwalę się, że w Houston dostałam rolę za... To znaczy nie rolę, dostałam tylko nagrodę za rolę Beaty. Gratuluję. Nagrodę za wykonanie pierwszoplanowej, tam było napisane, no bo my wszyscy byliśmy pierwszoplanowi. Gdzie się przemieszczałaś, powiesz? No właśnie zaczęłam od Seattle, to jest najstarszy festiwal polskiego filmu w Ameryce, z najdłuższym stażem. Ze Seattle poleciałam do Vancouver, bo jest bardzo blisko, bo to już jest tak na granicy Kanady. I Vancouver jest w Kanadzie. Fantastyczna widownia i festiwal w Kanadzie jest niesamowity. Z Vancouver prosto do Los Angeles, gdzie jest dosyć duży ten festiwal, już też z taką dużą tradycją. Z Los Angeles na chwilę wróciłam właśnie na Powązki, żeby kwestować, bo nie mogłam złamać mojej zasady. Bycia tam. Chcę mieć jubileusz na Powązkach, nieprzerwany. 11 raz już kwestowałam w tym roku i 6 raz na reformowanym, augsburgsko-reformowanym. I potem poleciałam do Houston. Z Houston do Austin, to jest stolica Teksasu i tam rzeczywiście też przepięknie przyjęty został film. W Teksasie jakoś miałam jedno z najpiękniejszych spotkań z widownią, dużo łez, dużo takich pań, które po filmie jeszcze na mnie czekały, żeby sobie popłakać. Uścisnąć ci dłoń. Tak, uścisnąć mi dłoń. I prosto z Austin poleciałam do Toronto, gdzie też szalona jest Polonia i bardzo ten festiwal jest w ciekawym starym kinie, w starej takiej dzielnicy. Takie Soho dla mnie trochę. Nowojorskie, a do Nowego Jorku też się wybieram w maju. Więc wiesz, i to wszystko razem, i cały czas z tym filmem. I ponieważ ja witałam widzów przed pokazem, potem miałam to Q&A po pokazie, więc nie miałam co ze sobą zrobić, więc ja oglądałam ten film. Mhm. Ja ten film widziałam z 10 razy już. I to też dla mnie jest niesamowita droga i wrażenie. Nigdy tak nie oglądałam filmu. Mhm. Dlatego ten film stał mi się tak niesamowicie bliski. I w detalach go przeżywam, już teraz te sceny mam rozpracowane przez to, ale też nasłuchiwałam reakcji widowni w Stanach, jak się śmieją i wyciągnęłam taki wniosek, albo że... Albo płaczą. Tak, chusteczki szeleszczą na scenie, jak ja chleb daję na przykład, karmię chlebem Andrzeja Kondratiuka, albo jest duży szmer na widowni, jak pojawia się Iga prawdziwa na ekranie laptopa i śpiewa Mój intymny mały świat. I coś w intymnym, małym świecie tych ludzi też się wznieca prawdopodobnie. Wznieca się najbardziej, że prawdziwa Iga i tak. to stare pokolenie, które tak. wyjechało dawno temu do Ameryki, ale znało ją młodą. Mówi młodemu pokoleniu wtedy w kinie, to jest ona, to jest naprawdę, to jest ta, którą ta gra, to jest ona. I taki się robi, to jest ona, to jest prawdziwa Iga Cembrze, to jest jej słynna piosenka, Mój intymny mały świat. I tak całe kino tam, to bardzo mi się podobało, że jednak ten cytat z Igi jest wstrząsający dla wielu. I też mi się podobało, że właśnie widownia amerykańska milczy, znaczy ta, która nie jest polskojęzyczna, nie śmieje się w tych samych miejscach, co polskojęzyczna, albo w ogóle właśnie nie wyczuwa tego czasem w dowcipu, mikrodowcipu Janusza, który jest ukryty między słowami. I sobie tak zastanawiałam się, że te napisy angielskie chyba nie do końca
są w stanie zwerbalizować ten dowcip Kondratiuka, że on się wymyka. Kondratiuk się wymyka językowi. Sztuce translatorycznej. Pojechałam na Kamerimidż też z psem i kotem i nagle wywołuje mnie do tablicy Witold Sobociński. Który chwilę później... Półtora dnia po tym naszym spotkaniu i naprawdę w pięciogodzinnym szaleństwie, bo myśmy jakoś bardzo się zaprzyjaźnili przez te pięć godzin. I dodajmy, że to jest mistrz sztuki operatorskiej, który zaczął od moich oczu, tak? Powiedział, że dlaczego myśmy się nie spotkali w kinie, dlaczego nie pracowaliśmy razem. A być może to jest, często słyszę, że jak przypominam jednak z innych lat urodą aktorki i wielu operatorom właśnie starej daty, oni mówią, ty nie grałaś, a nie, ty nie mogłaś grać w tym filmie, a ty nie grałaś, ale ty nie mogłaś grać, ciebie nie było na świecie. I przeoczenie, jakieś minięcie się w czasie. Wiesz, że mam dreszcze, kiedy o tym mówisz. To jest heroiczne, że o tym mówisz dzisiaj, tu w tym wywiadzie. Wiesz, tak to traktuję. Bo to jest chyba największy potencjał goryczy. Choć jest to przepiękny sens waszego spotkania z Witoldem Sobocińskim na Kamerimidż. Gratuluję ci tego spotkania, choć też ci go współczuję. Rozumiemy się? Ja sobie też współczuję, bo powiem ci, że naumawialiśmy się. On nawet chciał mnie fotografować. Rysowaliśmy też. Ja wymyśliłam zabawę rysowania na serwetkach i nagle mam przepiękny jego autoportret, który sobie narysował taką kreseczką. Ja myślałam, że on zawsze rysował. Pokazuje na pogrzebie jego wnukom te rysunki. A oni są w szoku i mówią, dziadek nigdy nie rysował. On był jazzmenem. On był jazzmenem, on grał. On jak miał wolne, to brał instrumenty i grał. Myśmy go nigdy nie widzieli, nawet jednej kreski w jego wykonaniu, a tam mam cały plik rysuneczków. Mówiłaś o weselu w Teatrze Narodowym, a on zrobił zdjęcia do... Tak, on opowiadał mi o tym weselu bardzo dużo. Jest autorem zdjęć, jest autorem zdjęć do wesela Andrzeja Wajdy. Z godzinę gadaliśmy o tym weselu i właśnie on powiedział, że nie znosi takiego opowiadania tego wesela tak jeden do jednego, a ja mówię, ale wiesz Witoldzie, ja debiutowałam u Grzegorzewskiego, a u Grzegorzewskiego to pozwalam, tam na pewno nie było jeden do jednego, nie było. Mogłabym ten temat, który chcę z tobą poruszyć, zakwalifikować do kategorii tematów trudnych, ale pojawiają się teraz bardzo liczne przykłady tak zwanych odwróceń karty, czyli zmiany losu aktorskiego, kobiecego. Tych przykładów jest trochę, a na świeżo będąc po rozmowie z Aleksandrą Konieczną, mogę postawić ją w tej rozmowie jako przykład. Czyli nagle propozycja roli w Ostatniej Rodzinie zmienia ten aktorski, filmowy los tej osoby. Mam wrażenie, że po takim pięknym wejściu do świata kina pod skrzydłami Antczaka i po rozbudzeniu nadziei w tobie na to, że teraz już będziesz takie rzeczy przeżywać, a w teatrze grasz w Narodowym i pracujesz z najwybitniejszymi twórcami teatralnymi, i możesz myśleć, że... W teatrze grałam. Ja odeszłam z teatru. Odeszłaś z teatru, tak, ale mówimy o tym początku, kiedy... A grałam tak, w najlepszych latach tego teatru, kiedy dyrektorem był Jerzy Grzegorzewski. I praca w ogóle już z takim twórcą jak Jerzy Grzegorzewski, no to naprawdę można sobie... No to było spełnienie marzenia młodzieńczego. Wymyślić taką wizję ciebie w tym zawodzie, że będzie tylko dobrze. A tymczasem nie wszystko się wiedzie, nie dostajesz ról filmowych. Rośnie być może w tobie rozczarowanie i zgorzknienie. No i to jest właśnie to pytanie. Rośnie faktycznie takie zgorzknienie, czy w czekaniu, w aktorstwie to znaczy, staram się nie, jest sens? Nie, no sens jest, no bo jak nie będziesz czekać, to... No musisz czekać. Jak nie ma, to czekasz. Na pewno nie wyobrażam sobie przestać czekać i zająć się innym zawodem. Tego sobie nie wyobrażam. Jeżeli już się zajmę, to na pewno nie będzie to miało nic wspólnego z aktorstwem, z teatrem. Coś wymyślę, ale nie chciałabym, na pewno nie będę udawać, że nie boli mnie, że nie jestem aktorką, ponieważ gdzieś to jest w moim bardzo głębokim sercu ten zawód. To nie jest taki zawód tylko, to jest moje życie. I tak, to jest przejmujące, co mówisz, wiesz?
I, no i tyle. I wiem, że wszystko co inne bym robiła, o nie wiem, jakbym podawała herbatę na planie filmowym za pieniądze i to byłby mój inny zawód, a nie byłabym za tą kamerą, to byłabym chyba właśnie wtedy zgorzkniała i zgoryczała i nie wiem. Tak mi się wydaje, że ta herbata byłaby gorzka, którą bym podawała. W sensie nie można by jej posłodzić. Nie jest to łatwe. Na pewno trzeba zadać sobie pytanie w pewnym momencie, co dalej, jeżeli nie będzie tego, co się chce robić. Zadawałaś sobie to pytanie. Miałam takie pytanie niedawno w czasie wywiadu. Na ile ten zawód składa się z blasków, a na ile z cieni? I ja powiedziałam, że cienia jest bardzo dużo. Że w sumie blask jest tylko wtedy, jak świeci, ale on gaśnie i wtedy już jest w ogóle ciemno. Blask ma to do siebie, że jak jest, to strasznie jest jasno, ale on ma to do siebie też, że gaśnie właśnie, bo jest na przykład lampą, nie? Zmuchniemy świeczkę. Blask nie trwa wiecznie, a ciemność trwa wiecznie. Blask rozjaśnia ciemność, o tak bym powiedziała. Ciemność jest, a blask się pojawia albo go nie ma. Tak to czuję. Nie ma tak, że ciemność przytłumi blask, to blask ją przytłumia. To możemy się jeszcze przenieść do przeszłości, zanim znalazłaś się na tej warszawskiej scenie, tak ważnej. To przecież w PWST pracowałaś i pod skrzydłami Jerzego Treli i znalazłaś Mikołaja Grabowskiego, Pawła Miśkiewicza. Czy to jest tak, że możesz liczyć, wchodząc jako młodziutka aktorka do świata teatru, możesz liczyć, kiedy pracujesz z takimi twórcami, że ten teatr jest obietnicą wielkiej przygody? Czy dzisiaj z tej perspektywy, po powrocie ze Stanów i po tym, co zobaczyłaś, jak kino otwiera ludzi również w innych miejscach świata, że jednak więcej życia jest i przygody takiej na zawsze, bo to jest przecież zarejestrowane, jest w kinie? Możesz taką ocenę jakąś wystawić? Że kino zostaje, tak? Na zawsze zostaje ci ta rola na ekranie. Myślę, że ta reakcja na Igę Cemrzyńską to też reakcja na to, co zarejestrowała kamera w takim czy innym filmie. A teatr ma to do siebie, że ci zabierają te role. Przestaje być grany spektakl i nikt o niej nie wie. Ja myślałam, że naprawdę powalę świat na kolana rolą na czworakach Kazimierza Kuca właśnie w Teatrze Narodowym. To było takie przeżycie grać z Ignacym Gogoleskim w parze. Było dla mnie przeżycie niebywałe. To aktor takiej klasy, no właśnie kolejny mój partner, od którego się uczyłam, tych takich maleńkich klocuszków, jak on rozpracowywał rolę, jak on pracował z rekwizytem, jak on w ogóle budował spektakl, wielka rola Laurentego w Na czworakach, nie schodził ze sceny, jak on umiał wszystko ogarnąć, żeby każda scena wynikała z następnej, z tej, co minęła. Patrzeć, jak pracuje Gogoleski, było dla mnie wielkim przeżyciem. I tej roli prawie nikt nie widział. Ten spektakl był tak mało grany i krótko. I tego spektaklu mało kto widział. Ja mówię o tym spektaklu, on przeszedł do historii teatru na okładkach gazet. Tam tak, mieliśmy tak, w Annałach się zapisał. W Annałach się zapisał, ale nie ma nawet rejestracji takiej, żeby można go pokazać komuś. No i trzeba się z tym pogodzić, bo w ogóle teatr na koniec, to polega na. Ja mam tylko przepiękny album ze zdjęciami. Więc ta rola kinowa, to jest ta magia, która trwa i która daje ci no, nieśmiertelność. Jeżeli... A gdyby Gogolewski nie grał w kinie, to myślę... Szybciej uleciałby z ludzkiej pamięci. Też no, wielki aktor filmowy. Tak. I teatru telewizji. Tak. Ale co chciałam powiedzieć, bo pytanie było o. Pytanie było o te obietnice. Nic ci nikt nie obiecuje. I to jest coś, co profesorowie mówią w szkole, że wy się cieszcie tym, co macie tutaj, bo lepiej już nie będzie. Bo w szkole masz ideał pracy, masz zespołowość, masz wszystko jest pod ciebie, wszystkie światełka świecą na ciebie, jesteś centrum uwagi, a potem tak nie jest. Potem musisz robić wszystko, żebyś był w centrum uwagi, najlepiej rolami. No i dostajesz się do Narodowego, ale po krakowskiej to było coś szkole. Takiego, to było, bo właśnie cały czas to płynęło tak samo. Właśnie się zdziwiłam trochę, jak zaczęło tak przystawać, bo ja w Krakowie grałam w Teatrze Starym na studiach. I była akurat taka przemiana, że Teatr Stary pielgrzymował do Warszawy, do Teatru Narodowego, ponieważ Jerzy Grzegorzewski, pracując w Teatrze Starym, miał tam swoich ukochanych aktorów. Tam były wichry dyrektorskie, zmieniali się dyrektorowie. Więc tak, Jerzy Trela był w Narodowym, Dorota Segda była w Narodowym, kierownikiem muzycznym Stanisław Radwan, Jan Frycz w Narodowym, Krzysztof Globisz w Narodowym.
nie wiem, wymieniam Dorotę Segdę, wymieniam. Tak. No to co? Najlepszy mój Kraków jest w Narodowym. To gdzie ja miałam pójść po szkole? Dla mnie to było tak normalne, że wsiadłam w pociąg i przyjechałam do Narodowego błagać Jerzego Grzegorzewskiego, żeby przyszedł na mój dyplom tu grany w Warszawie. Graliśmy gościnnie w Teatrze Małym. Potem na coś tam go zaprosiłam i wpraszałam się na te rozmowy nieugięcie. Wyrzucał mnie drzwiami, to wracałam oknem, ale po prostu... Walczyłaś o to? Walczyłam o to, tak. Walczyłam o to, naprawdę nie odpuszczałam. I kompletował obsadę do Wesela i znalazłam się w tej obsadzie. I to było wejście do Narodowego najpiękniej jak mogłam, bo byłam jeszcze po krakowskiej szkole, debiutowałam w Weselu Wyspiańskiego. W jego ujęciu, w ujęciu Grzegorzewskiego. Tak, w ujęciu Grzegorzewskiego i to Wesele było niezwykłe. Nie zapomnę premiery, nie zapomnę bankietu do 7 nad ranem, jakiegoś takiej zespołowości w tym teatrze. Mhm. Długo nie było potem też. To Wesele było jakimś takim uwieńczeniem tego, że jest zespół. Jest taka tradycja, że w teatrze zagranie Wesela oznacza, że jest zespół. To zresztą też krakowscy aktorzy dobrze o tym wiedzą, prawda? No i grali. Tam Dorota Segda grała Rachele, Trela grał Czepca wspaniale. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, gospodynie. Także miałam krakowskie akcenty. Bardzo dużo krakowskich aktorów grało w tym Weselu. Leszek Zduń, Paweł Tołwiński, to wszystko moi koledzy ze szkoły. Czułam się jak u siebie w domu, naprawdę zamieszkałam na Saskiej Kępie, za oknem miałam jak w Krakowie, na tyłach karmelickiej drzewka. Także nie miałam jakiegoś takiego przerzutu straszliwego między Krakowem a Warszawą i to marzenie teatru się spełniło aż nad. No i teraz a propos zespołowości, jak sobie żyć w takim poczuciu, że jesteśmy tą rodziną, tym zespołem, rodziną teatralną, oglądać powierzane role, na które miałabyś chętkę, chrapkę, na przykład koleżankom, które uznajesz za nieco mniej utalentowane niż ty. Na ile można w tej zespołowości teatralnej być w grupie przyjaciół, a na ile to jest zawsze walka? Wiesz co, to zależy chyba jednak profilu. Od przewodnika stada. Mhm. Od przewodnika stada, jeżeli przewodnikiem stada jest człowiek, który szanuje każdego człowieka, najmniejszego, bo zespół tworzy się, to nie są tylko aktorzy. Zespół to jest całość, to jest cała obsługa też sceny. Marek Kondrat powiedział kiedyś, że Gustaw Holoubek, jak był ten najlepszy zespół w Teatrze Dramatycznym, to był jak cały zespół i całą tę sytuację określił mianem sękacza, jak ciasto sękacz, musi się owijać na jednej osi i musi być ta oś, żeby był sękacz i im więcej się owinie, tym jest smaczniejszy i większy i dorodniejszy i doceniony. Ale sękacz się nie utrzyma na badylku, ani na jakiejś niteczce, tylko sękacz musi być na trzonie, to ciasto się musi nalać. No. I tym trzonem był Gustaw Holoubek, tak powiedział Marek wtedy o tym zespole, w którym wyrastał i czuł się jak syn, jak dziecko, jak wynalazek Gustawa Holoubka. No i właśnie ideałem jest taki trzon, żeby ten sękacz powstał, a tutaj zaczęło się rozłazić strasznie w moim teatrze. No. I musiałam sobie już się z nim pożegnać. Wiesz co, to o czym mówisz, oczywiście dotyczy życia artystów, ale to jest bardzo uniwersalny przekaz, bo każdy z nas, żyjąc w jakichś swoich pracach, w życiu zawodowym, zna smak pracy pod egidą jakiegoś charyzmatycznego przywódcy, mądrego człowieka, który umie zawiadować zespołem ludzkim. I to jest właściwie takie życzenie, które można każdemu złożyć. Ono się nie zawsze spełnia, to na pewno, ale... Albo się kończy. Jeżeli w teatrze zawiaduje stacją ktoś właśnie, kto szanuje ludzi, ale wszystkich, to wiesz, jaka jest przyjemność pracy od garderobianej, od elektryka, od pana, który robi dźwięk. Wszyscy są zadowoleni. I tobie tam jest dobrze. Ty musisz wykonać pracę na najbardziej taką reprezentatywną. Tak, ale tak. Wiesz, jak to dobrze się robi w gronie ludzi zadowolonych. Czy w gronie ludzi zadowolonych czułaś się dzisiaj w NUR.pl?
Byłaś obiektem zainteresowania. Szalonych tak. Trochę, prawda? Tak, jesteście szaleni. Jesteśmy dobra. Trochę, tak się zachowujemy i pozwalamy sobie na to, zupełnie nie pompując tego szaleństwa. Po prostu spotykamy się i jesteśmy przed sobą, tak. Nawzajem sobą. A kto jest utrzonem? Na kogo nalewać się wokół sękać? Kogo się sękać? To czy oczywiście Marcin Ranuszkiewicz, pozdrawiamy. Brawo Marcin, pozdrawiamy Marcin. Ale właśnie o to zdarzenie cię chciałam zapytać. Ty w roli modelki, obiekt zainteresowania fotografa, który kieruje na ciebie swój obiektyw. Jak się czułaś dzisiaj w takim trochę mrocznym być może ujęciu? Na ile był to teatr? Na ile czułaś pracę ze światłem jako sceniczną jakąś ekspresję? Opowiedz nam o tym wydarzeniu. Wiesz co, ja powiem ci tak, że jestem, długo się rozkręcam, jeśli chodzi o sesję, ale jak już się rozkręcę, to trudno mnie ściągnąć. Ale robiliśmy wszystko, by swoim szaleństwem cię poczęstować i ugościć. No, ale to nie jest tak do końca, że czyjeś szaleństwo od razu się odzwierciedli w twoim i to, a obiektyw to pokocha. To nie jest tak, ale faktycznie, że tutaj tu pan fotograf intymność taką mi zrobił światełkiem, którą ja lubię bardzo. Zresztą był czujny, bardzo Tomasz lubię. Tomasz Sagan patrzył na ciebie. Tak, bardzo lubię, jak fotograf nie upiera się przy swojej wizji, tylko swojej, bezwzględnie ustawionej jakiejś na statywie. I ty się nijak tam nie możesz zmieścić w tej wizji, ale on i tak robi uparcie ten portret, który sobie zamarzył. A tutaj właśnie fotograf był bardzo czujny i widział, które światło służy, które nie służy. I widział, jaka bliskość jest potrzebna, ale jakiej nie można przekroczyć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Zobaczymy, jak to wyszło. No z tego, co widziałam na podglądzie, to duży talent mam. Pan Tomasz. No będzie mu pewnie miło, szefowi tego przedsięwzięcia również, bo to on zbiera ten sękacz, klej wokół. Szef jest tak przeuroczą osobą, że nie dziwię się, że lgną do niego osobistości urocze. Myślę, że dość tego cukru posypałyśmy no wszystkim męskim udziałowcom tego przedsięwzięcia, jakim jest sesja i wywiad z tobą. Może no, bardzo ci dziękuję za te wszystkie wyznania i za odwagę i za szczerość. I jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę. Dzięki. Dziękuję. I nie dziękuję. Czekaj, bo to się mówi. Mówi się.